Kolejny przykład, jaki sobie zrobimy, będzie dotyczył sytuacji, w której chcemy, żeby program pobrał nam z arkusza pewne informacje i na bazie tych danych z arkusza zrobi dla nas zadanie. I tu macie taki przykład arkusza, który wygląda w taki oto sposób, że mamy bazę wydatków poszczególnych pracowników na jakichś tam projektach i mamy, no i chcemy taki plik, taki arkusz sobie sprawdzać raz dziennie i jeżeli pojawi się jakiś nowy wpis w takim arkuszu, to niech ten arkusz, to niech każdy wiersz tego arkusza stanie się dla nas zadaniem. I to będzie zadanie polegało na tym, że musimy jakoś tam zająć się tym wydatkiem. Zrobić jego zwrot lub cokolwiek innego. No i chcemy, żeby ten arkusz działał w taki sposób, żeby po każdym takim przeprowadzaniu takiego sprawdzania tego arkusza każdego dnia, żeby kolumna to do zmieniła się z 0 na 1, to będzie znaczyło dla nas, że już takie zadanie zostało nam kiedyś wysłane i żeby dodał się czas wysłania tego zadania do nas. Jeżeli będzie w związku z tym jakieś zadanie tutaj z polem, z jedynką w tym polu i tutaj z czasem, będzie to znaczyło, że już takie zadanie zostało nam przydzielone i mamy je w odpowiednim, tam, na odpowiednim liście. A jeżeli pojawi się coś nowego, no to będziemy dostawali informacje o nowych wydatkach. No i zobaczmy sobie, jak działa program, który to będzie realizował. Otwieram sobie okienko z programem. Mam go tutaj, czyli pokażę Wam go tutaj. Dokładnie. No i jest tak. Na początku tego przepływu jest taki, tylko że my nie chcemy, żeby to się odbywało raz dziennie, z tego co tu widzę. No dobrze, no akurat najmniej to jest istotne. To zadanie jest uruchamiane nie raz dziennie, tylko uruchamiane jest na żądanie. Niech tak będzie. I zadanie polega na tym, że tak, raz, wtedy kiedy to zadanie uruchomimy, ma ten arkusz się przeczytać i następnie na bazie takiego warunku na polu to do, czyli jeżeli pole to do nie jest równe 1, to ma się po pierwsze to pole zaktualizować na jedynkę tutaj, a do pola to do czas ma się wstawić bieżąca data. I następnie ma się wysłać do nas zadanie, które jest kombinacją różnych pól z tego arkusza pobranych. I zobaczmy, jak to zadziała. Czyli uruchomię sobie ten program. Na razie jest w fazie testowania, ale to akurat jest bez znaczenia. I zaobserwujmy sobie, jak to zadziała na naszym arkuszu. Patrzę sobie teraz na arkusz z jednej strony, z drugiej strony sobie postawię kolumnę, o, już mi się właśnie pojawiło. Czyli już mam te zadania tutaj wpisane i teraz jeszcze się arkusz aktualizuje. Arkusz się aktualizuje, zaktualizował się. Mam podane, że zadanie to do już u mnie jest w związku z tym arkuszem. Możemy sobie porównać, że jest wyjazd do klienta A, Adama Kowalskiego. Zgadza się. Wyjazd do klienta A, Adama Kowalskiego, drugie zadanie. I wyjazd do klienta B, Jana Nowaka. No, czyli to, co miało się wydarzyć, to się tutaj wydarzyło. Gdybym chciał, żeby to zadanie uruchamiało się, tak jak na początku powiedziałem, raz dziennie, a nie przy każdym moim wywołaniu, no bo w sumie raz dziennie będzie dla mnie wygodniej, no to musiałbym ten przepływ sobie trochę przerobić. Mianowicie tak, usuwam sobie ten warunek uruchomienia, jako że na razie jest wyzwalanie ręczne, no to usuwam i zamiast tego dodaję harmonogram. Dokładnie. I mówię mu, że tak, to ma się uruchamiać raz dziennie. Raz dziennie.
I pierwszym momentem, kiedy to uruchomię, będzie załóżmy jutrzejszy dzień o godzinie 9. Jutro jest 20 stycznia, czyli tutaj sobie wklikuję. Po pierwsze strefę czasową ustawiam. U nas jest plus 1, czyli nasze to jest to. I muszę podać godzinę rozpoczęcia, dlatego że ta godzina ma taki specjalny format, to jest takie coś. Wpisuję, klik i zapisuję. Gdybyście mieli problemy z tym formatem, to jak się uruchomi kreator taki robienia tych przepływów, to on jest być może łatwiejszy, na pewno jest łatwiejszy w wykonaniu, dlatego że on wygląda w ten sposób. Utwórzmy sobie nowy przepływ i niech to będzie przepływ uruchamiany, przepływ zaplanowany, tak zwany, klik. To on tutaj chce, żebyśmy podali nazwę tego przepływu i żebyśmy zdefiniowali pierwsze jego uruchomienie. Jeżeli tutaj bym sobie podał dzień, raz dziennie, klikam sobie utwórz, już nazwę nadam, raz dziennie i kliknę utwórz, to w pierwszej ikonce pojawi się taki dokładnie właśnie scenariusz i będzie ta data w takim formacie już podana.